pomysł na zorganizowanie tego typu marszu, nietypowego marszu studentów? Chcieliśmy przystąpić do ogólnopolskiej akcji promowania zdrowego trybu życia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponieważ od paru miesięcy promujemy Nordic Walking jako następną aktywność studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przystępując do tego marszu, chcieliśmy jakby utwierdzić, że ludzie 50+ też mogą być aktywni i swoją aktywnością zarażać następnych. No właśnie, jakie jeszcze formy aktywności uczestnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na jakie może liczyć formy aktywności? U nas może liczyć na wielorakie rodzaje aktywności sportowej. Ja jestem trenerem gimnastyki. Natomiast studenci mogą uczestniczyć w zajęciach jogi, tai chi i wielu innych takich okresowo działających formacji. Nawet nie powiem szczerze, że niedokładnie jestem zorientowana, dlatego że ja jestem instruktorem gimnastyki. Czy zauważa Pani, że takie inicjatywy są potrzebne? Mamy starzejące społeczeństwo, nie ma się co oszukiwać, pokolenie siwych głów i coraz więcej ludzi jednak będzie potrzebowało różnorakich form spędzania wolnego czasu. Znaczy, to uważam, że to jest niezbędne w naszym społeczeństwie. Ze względu na wydłużony niestety okres przechodzenia na emerytury, ta aktywność jest niezbędna. Niezbędna wytrzymałość, nie tylko fizyczna, ale psychiczna. A sport, uprawianie sportu daje komfort życia. No, widać tutaj po nastrojach uczestników, że wszyscy są zadowoleni. No, ruch jest niezbędny, niezależnie od wieku. Przede wszystkim to taka wspólnota. Można zauważyć wśród uczestników, jest taka więź, że jednak mimo swojego wieku i tych siwych głów, tak jak Pan powiedział, to ludzie wiele mogą i są o wiele czasami sprawniejsi od tego młodego, chorego pokolenia. Z mojej strony ja Państwa zachęcam, zapraszam i gwarantuję wielką, niesamowitą satysfakcję, jeżeli Państwo będą uczestniczyć w naszych zajęciach sportowych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.